niestety nie damy rady wam przeczytać wszystkich bajek, bo tak naprawdę byśmy tutaj siedzieli i jeszcze dłużej. Dlatego sobie wybierzemy 4 tygodnie. No. Albo i lepiej. Albo i 5. Dlatego wybierzemy sobie kilka. Takie one są obrazkowe, także. Albo i 6. 6 tygodni. To i sobie przeczytamy, a później sobie te karty. A pan będzie pokazywać? Oczywiście. Ale obrazkowe. Ilustracje. Aż takich umiejętności artystycznych nie posiadam, żeby przejrzeć się też postać bajkową. Niestety nie. Więc będziemy sobie za chwilkę w skupieniu, wy będziecie się relaksować, a ja będę tu wam kilka bajek przeczytał. Macie jakieś swoje ulubione? Nie. Dobra, to teraz taki, na 3-4 będzie mały hermiter, każdy mówi swoją ulubioną bajkę. 3-4. O kopciuszku. Zobaczymy, może będzie o kopciuszku, to od tego byśmy zaczęli. Pierwsza bajka, kopciuszek. Bardzo ładnie. No dobra. A później to się misia. A później o piłce. Ty jesteś piłkarzem? Tak. Ja też to w Toruniu, w ty jesteś bramkarzem? Nowej, 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 polska postać. Zaczynamy od kopciuszka. Był sobie kiedyś bogaty kupiec. Niedawno owdowiały, który podjął bardzo trudną decyzję. Postanowił ożenić się ponownie, aby nie zostawić małej córeczki samej podczas swoich długich podróży handlowych. Przed kolejnym wyjazdem wziął ślub, chcąc, by nowa żona zastąpiła dziewczynce matkę, choć wiedział, że nikt nigdy nie zajmie w ich sercach miejsca jego zmarłej małżonki. Nowa żona miała już 2 własne córki i wdowiec żywił nadzieję, że przyrodnie siostry będą miłymi towarzyszkami zabaw dla jego małej córeczki. Zaprzyjaźnią się z nią i pomogą łatwiej znieść nieobecność ojca i utratę. Wyruszył więc w długą podróż, nie wiedząc, że macocha okaże się kobietą samolubną i apodyktyczną, a przyrodnie siostry, próżne i okrutne jak ich matka, uczynią życie dziewczynki trudnym i samotnym. Musiała ona wykonywać najcięższe prace domowe. Zmywała naczynia, czyściła schody, zamiatała przepiękne sypialnie siostry. A kiedy dokończyła pracę, czekał na nią tylko herbatnik, zawsze ochłodzony od kominka. Dlatego też siostry zaczęły niegrzecznie przezywać dziewczynkę kopciuszkiem. Lata mijały, a w życiu kopciuszka nic się nie zmieniało. Lecz nigdy nie stracił on swego życzliwego i pogodnego usposobienia. Nadszedł jeden dzień, w którym wszystko się miało zmienić. Pewnego poranka do domu dostarczono zaproszenie na wielki bal urządzany na królewskim dworze, podczas którego, jak mówiono, książę miał wybrać swoją przyszłą żonę. Przyrodnie siostry, szczęśliwe i podekscytowane, spędzały całe dnie na wyrabianiu sobie sukien i fryzur. Kopciuszek zmuszony był prasować stosy bielizny i krochmalić metry brokatu.